projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Tu jest sprawozdawcą pan Surjan. To jest projekt budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2010. Poddaję pod głosowanie. Pan sprawozdawca chce zabrać głos. Bardzo proszę. Thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. We are before probably the shortest voting in the budget under the Nice Treaty, and it's sure that is the last voting under the Nice Treaty. How is possible that the voting list is so short? Is due to the excellent cooperation of the groups. As a rapporteur, I should like to thank all the groups who participated in the preparation of this voting. And in addition to that, I should like to thank also the work of the Secretariat. Without them, it would be also impossible to be here with these two pages. Thank you very much for all of you. And I think that this shortness this shortness is just poddaję pod głosowanie blok numer jeden. Kto jest za? To manage the crisis and not to spend the time with lengthy voting. Thank you. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zaakceptowane. Projekt poprawki 48. Poddaję pod głosowanie poprawkę 48 w drodze głosowania odrębnego na dwie części. Pierwsza część. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zaakceptowane. Druga część. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Musimy sprawdzić. Jest potrzebna większość kwalifikowana. Otwieram głosowanie. Wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. E, 342 za, 219 przeciw, 3 wstrzymało się. Niezaakceptowane. Niezaakceptowane. Potrzebna jest większość kwalifikowana. Poddaję pod głosowanie projekt poprawki 382 w drodze głosowania podzielonego na dwie części. Pierwsza część. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zaakceptowane. Druga część, głosowanie imienne. Otwieram głosowanie. Wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. 476 za, 80 przeciw, 12 wstrzymało się. Zaakceptowane.